Drodzy Państwo, po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Narodowe Czytanie. Partnerem naszego wydarzenia był Zespół Szkół w Zawonii. Uczniowie, którzy dziś wystąpili na naszej scenie, byli przygotowani przez panią Małgorzatę Cygan. I serdecznie wszystkim dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy, może nawet w większym gronie i w bardziej sprzyjających okolicznościach. Balladyna, a raczej Balladyna, bo tak zatytułowany został pierwotnie autograf najpopularniejszego dzieła Juliusza Słowackiego, to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany 5 lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach, Balladynie i Alinie, stała się bardzo popularna. Wywarła bardzo duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstały na przestrzeni lat liczne inscenizacje zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów sceny polskich i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. A jak będzie dzisiaj? Zapraszamy do wysłuchania fragmentu tego dzieła, ale zanim to nastąpi, poznacie wprowadzenie. Zapraszam na scenę panią wójt Agnieszkę Werstę. Dawno temu w lesie położonym obok jeziora Gopło stała chata, w której mieszkał pustelnik. Pewnego razu zawitał do niego Kirkor, bogaty panicz, władca pobliskiego zamku. Przyjechał on po radę. Chciał się dowiedzieć, jak powinien się ożenić. Pustelnik odparł, że nie jest odpowiednią osobą do dawania tego typu rad, gdyż już od 20 lat żyje samotnie w lesie. Kirkor zaczął się głośno zastanawiać, czy nie poślubić jakiejś księżniczki. Słowa te bardzo pobudziły pustelnika. Jego niechęć do królewskich dworów szybko została wyjaśniona Kirkorowi. Pustelnik opowiedział mu swoją historię. W rzeczywistości był on królem Popielem III. Przed wieloma laty zasiadał na zamku w Gnieźnie, aż jego brat Popiel IV zrzucił go z tronu i wypędził. Kirkora ogarnęło współczucie i postanowił on pomóc pustelnikowi powrócić na tron, gdyż to właśnie pustelnik był jego prawowitym władcą. Wdzięczny za te słowa, pustelnik podzielił się z Kirkorem radą, aby za nic w świecie nie żenił się z księżniczką, ale żeby wybrał prostą dziewczynę z ludu. Tylu ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za marą wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody zamiast straconej z żebra swego kości. Postąp inaczej, ty szlachetny młody. Niechaj ci jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła, gdzie okienkami błysną dziewi z twarze, a dach słomiany, tam jest twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą, żeń się z prostotą i niechaj ci błogo. I lepiej będzie, niż byś miał z królewną. Tymczasem nad pobliskim jeziorem Gopło pojawiła się jego królowa, nimfa Goplana. Jej dwoma pomocnikami były leśne duszki o wdzięcznych imionach Skierka i Chochlik. Nimfa Goplana miała pewien problem do rozwiązania. Była bowiem szaleńczo zakochana w grabcu, synu zakrystiana, czyli kościelnego. Grabiec był zwykłym wiejskim chłopakiem uwielbiającym gorzałkę. Problem polegał na tym, że był on z kolei zakochany w Balladynie. Goplana postanowiła więc uknąć spisek, w wyniku którego grabiec byłby tylko jej. Gdy grabiec szedł na spotkanie z Balladyną, Chochlik miał za zadanie zwieść go z drogi tak, aby do spotkania nie doszło.
Skierka zaś miał zepsuć most, aby jadący do zamku Kirkor nie mógł nim przejechać i musiał się zatrzymać. Tego pana w płaszczu złotym, hymnem wiatru, czułym, tkliwym, zaprowadzić aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą. Lubię, Skierko, dziecię moje. Tak też się stało. Gdy Kirkor dotarł do mostu, jego zaprzęg przejeżdżając urwał koło. Kirkor ruszył więc do pobliskiej chaty, w której mieszkała wdowa z dwiema córkami, młodszą Aliną i starszą Balladyną. Piękne dziewczyny zrobiły ogromne wrażenie na Kirkorze. Niewidzialny dla ludzi Skierka nie wiedział, w której pannie ma się zakochać panicz, gdyż Goplana o tym nie wspomniała. Skierka sprawił więc, że Kirkor zakochał się w obu dziewczynach. Zrobił to, nakładając na ich głowy wianuszki z kwiatów. Zakochany Kirkor nie chciał opuścić chaty, mimo iż sługa poinformował go, że koło zostało już naprawione. Książę powiedział wdowie, że chciałby poślubić jej córkę. Nie mógł się jednak zdecydować, którą. Wtem Skierka szepnął wdowie do ucha. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, ten za żonę pan wybierze. Wdowa powiedziała Kirkorowi, że właśnie wpadła na pomysł, aby dziewczyny poszły do lasu nazbierać malin. Ta, która zbierze więcej, zostanie żoną Kirkora. Balladyna bardzo chciała wygrać i zostać żoną Kirkora. Alina również, ale była przede wszystkim szczęśliwa, że ich rodzinę spotkało takie szczęście, że albo ona, albo jej ukochana siostra poślubi księcia. Nie miało dla niej znaczenia własne szczęście. Kładąc się do snu, Alina marzyła o dzbanku malin. Balladyna zaś, słysząc klaśnięcie w gęstwinach, zapaliła świecę i udała się na nocną schadzkę ze swym kochankiem, Grabcem. Kompletnie nie przeszkadzało jej to, że następnego dnia będzie z całych sił walczyć o rękę innego mężczyzny, gdyż pragnęła wygodnego życia u boku księcia. Nad ranem Grabiec wracał pijany. Towarzyszył mu Chochlik. Grabiec był tak zmęczony, że postanowił się zdrzemnąć. Wtem pojawiła się Goplana i Skierka. Królowa Fal ucieszyła się na widok Grabca. Gdy jednak usłyszała relację Chochlika, iż ten całą noc spędził w towarzystwie Balladyny, rozgniewała się, obudziła go i zażądała wyjaśnień. Kiedy jednak Grabiec kpił z niej i nazwał ją koczkodanem, Goplana postanowiła go ukarać i zamieniła go w wierzbę. Wtem Goplana i Skierka schowali się, gdyż w pobliżu wierzby pojawiła się Alina z dzbanem pełnym malin. Chwilę po niej nadeszła Balladyna. Jak mało malin, a jakie czerwone, by krew. Jak mało, w którą pójdę stronę? Nie wiem, a niebo, jakie zapalone, jak krew. Czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana, jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jaki śmiech w Aliny głosie. Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Bladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle, Różyczko. Ja mam dzban pełny, mniej jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była. Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu. Wszak ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami?
Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pługa, będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro, proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, ha, ha. Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze, bo widzisz rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty! Ty! Baladyna, co ten nóż znaczy? Ten nóż? To na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina. Kalinko moja, co tobie? Co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko. Usiądźmy tu sobie. I mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, a jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służebników krocie. Bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. O! Miła, co tobie? Gdybym cię, siostro, zabiła. Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała. Spróbuj, baladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro. Oddaj mi, bo... Bo i cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz dzbanek. Czy wiesz, bo we liście? I tak, ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie, siostrzyczko, wyprzedzę. Ty! O, nie zbliżaj się do mnie z takiema oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. Ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż. Ha! Puszczaj. Och, konam. Co moje ręce zrobiły? O! Jezus Maria! Kto to? Zawołał ktoś? Czy to ja sama za siebie samą modliłam się? Żmija! Kobieta, siostra, nie, siostra, krwi plama, tu, i tu, i tu, i tu. Któż zabija za malin dzbanek siostrę? Jeśli zbora, kto tak zapyta? Powiem ja, nie mogę skłamać i powiem ja. Jak to ja? Wczoraj mogłabym przysiąc, że nie. W las, w drogę. Wczorajsze serce niechę się za ciebie modli. Ach, jam się wczoraj nie modliła. To źle, źle. Dzisiaj już nie czas. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Jakie były dalsze losy balladyny? Czy to bardziej baśń, czy bardziej kryminał? Możecie się dowiedzieć, my wam to dzisiaj ułatwimy. Wszyscy uczestnicy, nie tylko ci, którzy wystąpili na naszej scenie, otrzymali pamiątkowy egzemplarz balladyny z pieczęcią narodowego czytania. Oczywiście dziękujemy również pani Elżbiecie Michcie, naszej bibliotekarce z Biblioteki w Zawonii, za przygotowanie tego przedsięwzięcia.